Hello, fuckers. Jeżeli spytacie się, dlaczego się tak z wami niemiło przywitałem, ponieważ pewna legenda Total War'a się tak wita i uznałem, że też chcę być legendą Total War'a i też się tak przywitam. Słuchajcie, witajcie bardzo serdecznie. Mamy tutaj bitwę o Marienburg. Spytacie się pewnie, czemu tak coś takiego wyszło w ogóle? Co się tu dzieje? Od Janie Pawła. Od Janie Pawła to się to, że Marienburg mnie zaatakował, ale byłem na tyle sprytny, że wczytałem grę. I zrobiłem wszystko, polepszyłem z nim relacje, coś tam, żeby mnie nie zaatakował. I co zrobił? Zaatakował mnie. Więc czytałem grę jeszcze raz. I uznałem, kurwa, jak tak mi nóż w plecy ziomek wbijasz, jak ja w tym momencie poświęcam całą armię na Festusa, to chuj ci w dupę. I armię z Helmgartu przerzuciłem właśnie w okolice Marienburgu, na turę, zanim oni mi wypowiedzieli wojnę. Wypowiedzieli mi wojnę, zrekrutowałem wszystkie jednostki specjalne, czyli no niedużo, ale jednak. I podszedłem pod Marienburg ich oblegać. No i po prostu to jest taki podwójny fucker z ich strony, teraz im zrobiłem. I zacząłem oblegać Marienburg, oni wychodzą z Marienburga. No i zajebiście. W Eilhard w ogóle mieliśmy drugą armię, już Karl Franz wrócił, troszkę się przeorganizował, dorekrutowałem mu już oddziały. I zaczniemy zajmować Marienburg. I myślę, chyba nie opłaca mi się robić tego ręcznie, bo bym przejebał pewnie. Dlaczego? Według mnie mają lepsze wojska tak na serio. Mamy trochę dystansowych, 6 oddziałów, ale z czego 4 to są łucznicy. Łucznicy są dobrzy, jeżeli próbujemy robić spam za małą cenę, ale nie są dobrzy, jeżeli chcemy rzeczywiście tutaj próbować jakoś połamać przeciwnika. No te jednostki nie mają dużego pancerza, mają trochę jednostek z tarczami i mają gwardię elektorską, która ma pancerz. Na gwardię możemy się skupić ewentualnie kuszników, którzy nie mają informacji o słabym przebiciu pancerza akurat. Dlatego to jest taki plus. Ale oni też mają dystansowych, mają muszkieterów, chociaż muszkieterów można ładnie zneutralizować, jak się zrobi kocioł po prostu, bo my możemy strzelać nad wrogiem. No ale myślę, że zrobimy automatem, bo koniec końców chyba mniejsze straty będą. Ta osada zostanie przekazana Nordlandowi. Przepraszam was bardzo, ale ja nie widzę tego akurat, żeby ona była przekazywana Nordlandowi. Ja sobie ją po prostu przejmę. Już wam pokazuję, co się dzieje na mapie kampanii. O, kurwa, tutaj podeszli całą armię. Greetings, mordo. Pakt o nieagresji. I zajebiście mi się podoba, leśne elfy. Żeby Orion swoim odpalem nie zaczął napierdalać. O, co tutaj mamy? Utworzono konfederację z Hochland. Hochland, skurczy Sochsland. Podniosę jeszcze. Nie widzi mi się tego z Hochlandem. Robić konfederacji. Wolę to odłożyć w czasie. Ponieważ widzicie, co tutaj się dzieje? Matko Boska, to jeszcze Azak zszedł. Ja pierdolę. I po prostu miał tak z dupy tą jedną prowincję dostać. Niech oni się na razie sami bronią, ja tutaj mam do roboty kilka rzeczy. No właśnie, mamy na przykład księcia imperatora. I tak, zajęliśmy sobie Marienburg. Fort Berges, czy jest sens? To oni tutaj mają. Ło, kuźwa, kirasjerów oni mają. To nieźle, to na szczęście to nie są ci z wyrzutniami granatów. Ale nie widzę, co oni tak na serio mają tutaj pełnego, więc prawdopodobnie potrzebujemy całych naszych oddziałów, żeby spróbować z nimi tym Gorselu wygrać. Dlatego na razie fort oleję, fort niech sobie stoi. Dlaczego mi się nie podoba bardzo, że Marienburg mi wypowiedział wojnę? Marienburg jest państwem, które nie jest silne, super silne, nie osiąga jakichś niesamowitych tutaj mocy, powiedzmy tak to nazwę, natomiast jest wystarczająco silne, żeby bronić zachód od wrogów, którzy mogą mnie wkurzać. Tutaj mamy Bebzola, w którym w każdym momencie może mi teraz na Helmgard pójść, szczególnie, że Helmgard nie ma jeszcze trzeciego poziomu i to będę potrzebować pieniędzy na to. Mamy tutaj Kemlera, gdzie jak Bretonia tutaj go nie odetnie dobrze, no to też może być irytujący. Mamy tutaj Belakora, który jest w tym miejscu i może mi później płynąć i mamy jeszcze tych akurat Skelligów, którymi w tym momencie Marienburg walczy. Dlatego posiadanie Marienburgu tutaj byłoby bardzo, bardzo przydatne, jeżeli byłby pokojowym państwem. Ale to, że uznałem, że zamiast jakby wzmacniać się tak osobiście, to, że mu najebie i wychodzi jak wychodzi. A myślę, jak tutaj zrobić teraz, bo Karl Franz by wypadało, żeby miał jeszcze turę do Hila. Kurna. Chyba poszedłem za prowincję, jakby tutaj już ten cypelek jest łapany. Nie, dobra, nie, jeszcze tutaj mogę przejść. I ja bym przeszedł też tutaj obok Karla Franca i jeszcze się złapał na naszych prowincjach. Ale tak Lipton wygląda troszkę.
Jest, zmieściłem się. Jestem kurwa zajebisty. Marienburg na razie nic tutaj nie rozbudowuje, pomimo że ten cynobr... Co to jest w ogóle? A, barwniki, dobra. Myślałem, że to tak na pierwszy rzut oka ta i na Sulmi to wyglądało, ale dobra. No i tak, podejdziemy tymi dwoma oddziałami sobie pod Gorsel, zniszczymy główną armię Marienburga i później zobaczymy już, co będzie przed nami. No ready, jak to Karol Frankowski powiedział. Jeszcze karawana przybyła, zarąbiście to. Od razu rozbudowujemy Helmgard. 5 tur! Jak przez 5 tur nie ten skurczybąk nie zaatakuje, to jesteśmy ugrani w tym Helmgardzie. I możemy go śmiało pilnować, nie przejmować się. Łoskur! Czesyn! Oj. No to... Jak to już Festus podszedł pod te okolice jakoś jakimiś swoimi... To jest Festus w ogóle? Zbuntowani Nurgla, czyli buntownicy Festusa. Nie buntownicy Festusa. Zbuntowało się Kemperbat. O kurna, ale tutaj plot twist. Ja pierdzielę. Ale tak, wykorzystam akurat to, że tutaj stoję i dorobię sobie muszkieterów. Ale tak, wracamy do Karola Frankowskiego. Podchodzimy, szlachetna porażka. No chyba kurna nie. I teraz podchodzimy sobie tym panem. I drobne zwycięstwo. Automat, nie tracę niczego, niszczę całą armię Marienburga. Okej. By to dać Nordlandowi? Nie widzi mi się. Takiego potężnego Nordlandu akurat w tym momencie nie potrzebuję. Ale ważna sprawa. Ach, tutaj jeszcze jest ta... Bo myślę, czy teraz ewentualnie pokoju z Marienburgiem nie robić. On byłby pewnie... Nie jest nawet na tak. O skurczesy, no to musimy cały Marienburg niestety zająć. Aj, niemiło, niemiło. Ale zrobimy tak, przekażemy jednostki Karolowi Frankowskiemu i on sobie pójdzie na północ. Weź sobie, tutaj mamy już kapitana, czarodzieja, Karola i... tej jest łucznicy, niech będzie jakaś piechota dodatkowo. A tym panem będziemy zapierdzielać na południe, żeby porekrutować jednostki i zacząć ten fort oblegać. On ma drugi poziom. Będzie to ciężkie, nie ma co ukrywać. Ale nie niemożliwe. Gościu widzę, że zrobi tutaj jakąś armię w Arno, która może być jeszcze przeszkodą. Dodatkowo on nazywa się Nikolas Mag Słońca. Co nie jest magiem, jest kapłanem, arcykapłanem. Więc gość tutaj nieźle odklejony od rzeczywistości. Zacznijmy od ataku na Arno. Gościu się wycofał armią, więc jest to po prostu wjazd i zajęcie. Dla mnie dobra informacja, ponieważ dzięki temu posiadamy całą prowincję. I... A zróbmy tak, ile z handlu dostajemy? 5% to nie będzie dużo akurat. Koszt werbunku, kontrola, spaczenie... Ewentualnie kontrola mogłaby być, albo przychód z wszystkich budynków, to już lepiej by się opłacało. Ale rozwój też spoko. Jak teraz zareaguje Marienburg na ewentualną opcję pokoju? Reaguje. Zamiana osady, daj mi Fort Burgess. O, skuźwa, ile ma tutaj na minusie mordka. Problem. Tutaj zniknęła ta armia, którą chciałem wyjaśnić. Dlatego spróbujemy tutaj się zbliżyć jakoś. I ją ewentualnie połamać. Ponieważ no nie została wyjaśniona, według mnie przynajmniej. Po prostu sobie zniknęła, a jak została wyjaśniona, no to dobra. Troszkę mam z głowy akurat. Niech pójdą kirasjerzy. Czy te wozy bojowe? Nigdy z nich nie korzystałem. Czy one są dobre? Zasięg. Siła pocisku. Zróbmy sobie. Zobaczymy zaraz, czy one będą dobre. Ale też musimy oszczędzać pieniądze. Was sobie chyba połączę w ogóle. Czy wy w jedną jednostkę? Nie. Tak. Okej, to mam jakoś połączone. O kurde, tu nie mam jakichś bojowych jednostek. Super. 11 oddziałów to będzie. 3, 6, 7, 14, 15. Nie no, w Portu Burgess tego tymi nie zajmę na pewno. Jacyś bohaterowie? Tu nie. Tutaj kapłan bitewny i czarodziej bitewny. No to już lepiej będzie. No troszkę czasu zajmie, aż to zajmę. Hehe. Niech pójdzie ten kapłan bitewny. I niech pójdzie czarodziej bitewny. Jakiegoś zaraz fajnego znajdę. Nie będę lecieć bursztynowego, bo już mam i nie będę lecieć na pewno złotego. Nie mogę nawet złotego? Najwyraźniej nie mogę. Jeden z moich ulubionych to jest szary czarodziej i świetlisty czarodziej. Od biedy niebiańskiej i śmierci.
Nefrytowy, czyli ten chyba od życia i regeneracji, jak macie duże jednostki, ale to bardzo, bardzo wyjątkowej sytuacji. Weźmy sobie wtedy Ben Bibera, który... Czemu on tak daleko? Kurwa, chciałem, żeś Elhard się zrobił. Aj, gościu. Zawiodłem się, czyli przynajmniej 3 tury potrzebujemy na zaatakowanie tamtych gości. A dlaczego lubię go? Tego, ponieważ on ma fajny spell. Chyba się walnąłem i teraz będzie mój błąd. Nie, sieć Amentoka. Ona, to jest zajebisty spell, bo po prostu rzuca na wroga i nie może się poruszać, ale nawet obszarowe mamy. Więc to jest cudo, ponieważ... Wyobraźcie sobie, tutaj na przykład były oddziały Nurgla. Widziałem u nich bestię Nurgla, czyli tego dużego skurwysyna, z którym się wczoraj męczyliśmy. Wczoraj, nie wiem, to chyba wczoraj był ostatni odcinek. I po prostu rzuca się na niego albo na nich i się zatrzymują w tym przypadku. I nie mogą, i są idealnie na ostrzał po prostu jednostek dystansowych. Też piechotą, po prostu dzięki temu czarowi nagle się, powiedzmy, 3 jednostki, które mogły być bardzo groźne, w zwarciu nagle nie angażują. Na pół minuty, powiedzmy, co jest bardzo sporym kupieniem czasu. O kurwa, Luwen, co ty odpierdalasz? No, co ja ci takiego robię, że ty mi zrywasz ze mną pakt o nieagresję? Pewnie Marienburg chcesz, gościu. A, niemiły, niemiły ten Francuzik. Karas a Karak skonfederowali się z Baragwar. Bardzo dobra informacja, szczególnie, że Baragwar zawsze jest rozpierdalany na początku przez milion państw, które się znajdują dookoła. Fajnie by było pograć takim Baragwar na przykład, tylko no nie zaimplementowali. O, to jest... Ci skelowie są. Zastanawiam się, czy jakby oni tutaj przypłynęli i chcieli się bić, to mógłbym wyjaśnić najpierw ich, a później wyjaśnić Marienburg, albo na odwrót. Marienburg, jaki masz tutaj garnizon? O, coś tutaj ma paradoksalnie, tak szczerze. Ma aż 8 jednostek tam. Włócznicy grasantów, on ma gówno tutaj, łowcy grasantów z oszczepami. Grasanci z toporami do rzucania, no to oni mogą być irytujący. A tak na serio on ba 9 tutaj przyjechał. To możliwe, że będzie lepiej wyjaśnić najpierw... Nie wiem, w którą kolejność. Dobra. Zobaczymy już, jak to za turę w ogóle będzie wyglądać. No bo co prawda jeszcze z nim nie walczę, więc... Jakby też nie mam takiego powodu, żeby w tym momencie wypadać mu wojnę. I konkretnie lecieć. No niestety tutaj oddziałów już mu nie dorekrutuję, bo gówno zarabiam. Chyba, że uda się skądś pieniądze wyżebrać. Halo? Okej, Caryca między innymi mnie zdonatuje tutaj. Masz stópki Karola Franca, tutaj ci zaraz wyślę. No i tyle mamy ogarnięte. Troszkę poszło w górę, bo jeszcze umowę handlową z Averlandem zawiązałem. Dlatego możemy sobie dzięki temu pozwolić na 2 jednostki włóczników. A tutaj właśnie nimi chciałem pójść szukać armii. A, było... Nie, chyba się nawet zajęli nimi, szczerze mówiąc. Aj, jak się zajęli, ponieważ jakby się nimi nie zajęli, to by nie spadał, to by im spadał. Jakby się nie zajęli, to by spadała im minusowa kontrola, czyli rosłaby im kontrola, a bo przeciwnikom by rosły jednostki. Czyli teoretycznie, tylko tutaj potrzebuję wtedy jeszcze 2 tur, żeby dołączyć i ten Fort Burgess zająć. To wtedy mielibyśmy już rzeczywiście wystarczające siły. No, ja spróbuję oblegać i zobaczymy, jak na mnie wyjdą, to czy da radę ich pokonać. Jestem tam głównie gówno jednostkami, co sprawia, że nie będę płakać przy stracie ich. Traktat pokojowy nagle, mordo. O, wyszedł w ogóle armią, gościu. No to złapiemy go. I bez prowincji. Tak, poszedł sobie w kąt. No, zajmiemy się nim. Tak, tak. Ponieważ bym zajął się najpierw osadą, to bym poszedł, zaczął wpuszczać pierdziel w innej miejscówie. Daj pieniądze tak na serio, by się teraz przydały. Do Nate'a walni. I dopiero później na przylądek wraków pójdziemy, jeżeli skalowie tego nie zajmą. A jak zajmą, to ja im po prostu najebię. I Karlem Franca wypłynę już do Tokelodów im rozpierdolić. Od razu to będzie z buta, z marszu. Dobra, dochodzimy tutaj, hehe. I mamy 15 jednostek. Pyrrusowe, a to biorę z automatu, szczerze. Okupacja. A czemu ten poziom spadł? A, dobra, to teraz zrobić tą jednostką, bo tam się trzymamy dosyć dobrze. Helmgard. Tutaj bardziej by wypadało mieć ten forcik. A tu Festus znowu odpierdala w Hochlandzie. Pójdźmy na razie tą armią. To jest Middenland. Spróbować wesprzeć Hochland. Może starczy.
Was natomiast, no jesteście mi gównowarci, dlatego pozwolę sobie z was zredukować. Łuczników też jakoś się nie, łucznikami się nie przejmuję. No to was wykopię nawet. A tutaj, drodzy państwo, są do rozwoju. Mi się to podoba. Magiczny pocisk, chciałem magiczne pociski. Nigdy nie lubię zrobić tak, że daję jeden poziom w jakiś czar i później go nie ruszam. Jak już mam mieć jakiś czar, to wolę mieć go wymaksowanego. Nie, to mój taki pedantyzm chyba się odzywa w tym przypadku. A, też zapomniałem o jednej rzeczy. Skoro mamy tą prowincję, to możemy przekazać tutaj elektora. Elektorem będzie nasz generał. Tak? Halo? Zajebiście, jest. Dostaję też boosty. Na razie ten generał się znajduje w forcie, dlatego główną to w sumie da. A tutaj... Nie, nie mogę. Pomimo, że nie ma elektora, nie mogę przypisać, bo ta prowincja po prostu nie istnieje. Baltazar, co się u ciebie dzieje? A, dobra, dzieje się, istnieje, bo już się bałem. Tak dziwnie to wyglądało, jakbym miał przerąbane. Czemu krasnoludy wjebały się do Averlandu, nie wiem. No, Ostermark jest spustoszony przez tych... W ogóle oni stracili Puszczę Gryfów i znajdują się w Essen. Ale te driady mają przejebane tam. A, ja też, bo ja będę musiał tam reagować. Legion Kurhanów chce paktu, nie agresję. Zarąbiście, jak mi to pasuje. Ponieważ dzięki temu mogę z tamtego fortu sobie wyjść na luzaku. Pójść sobie w pizdu. Jeszcze tutaj Bebzol już się z drugiej strony zjawił. No, tymi oddziałami go nie przepchnę. A, no to muszę zaryzykować po prostu. Zaryzykować i wyjść sobie w pizdu. Bo na północy też się dzieją akcje i tam muszę być. Nie ogarnę akurat całego świata. Samemu. Festus poszedł sobie bardziej do swojej mosiężnej twierdzy, jedynej prowincji, którą posiada. A jak tutaj? Zajęli tą prowincję, ten przylądek wraków. A jak mi ciężko was tutaj sercem powiedzieć, wypierdalać. Cyk, Karol się wrąbał. On się nie bawi w takie akcje tutaj. Czy Norlandowi i bardziej by Midenheimowi oddał szczerze, bo Midenheim ma tu drugą prowincję. Okupacja. Musimy akurat takie prowincje zacząć brać. Szczególnie, że chcę z tego portu wypłynąć do Zatoki Lodu i to będzie po prostu lepsze niż... teraz wyjść z prowincji i później jeszcze dopiero wykorzystywać sam fakt portu, żeby przepływać. Mam nadzieję, że zrozumieliście mi, co mi chodzi, ponieważ sam tak troszkę się poplątałem w pewnym momencie. No to skurczybąki, czas płynąć wam najebać. Kurwa, nie, jak ty polejtajś, ja liczyłem, że obok portu się pojawisz, Karol, a ty zrąbałeś teraz. Ale tak czy tak, pewnie bym nawet jak się obok portu pojawił, to w jedną rundę bym nie zaatakował. Jest takie prawdopodobieństwo, ale nie zawsze to działa akurat. Okej, okay, wylecicie i teraz tak. Oni zajęli Grudenwald, niech zajmują. Talapheim należy do Hochlandu, bardzo dobrze. Ja na razie nie mam ochoty się wbijać tutaj, wbijać jednostkami, ponieważ jest zaraza i ona sobie troszkę potrwa, ale też... Gdzie tutaj napisane? 6 tur, ale pewnie ten Festus cały czas ją reaktywuje. Czy to jest prowincja? Nie mogę specjalnych jednostek w tej gwardii i tak dalej, którą mi właśnie pokazało, bo to nie jest moja prowincja. Słabo troszkę, bo to znaczy, że nie dorekrutuje się na szybko. Ewentualnie, bo tak, mam tutaj 10 jednostek. Tam 9, jakbym chciał zrobić armię, to byłoby 8. No i mogę co najwyżej biedną pierdolną piechotę pozrobić. Żeby sprawić, powstrzymaj te duże skurwysyny od Festusa. No to wjeżdżamy do nich. No nie pierdol! Bo ten ziomek... Nie, że to ty zrobiłeś. Ten ziomek prawdopodobnie zareagował... Nie, bo on nie ma poziomu rozwiniętego. No nie pierdol, że mi nie starczy po prostu zasięgu. Jak teraz w chuja ze mną polecieli. Ja jebie. Ale zostałem wyruchany teraz bez gumy, no dramat. Zacznijmy sobie ta jedną armię. Tak na maksa, na maksiora bożego. Co możemy. 20. I w przyszłej rundzie idziemy na Festusa próbować wyjaśnić. Wielu was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. A dobra, teraz w końcu wjeżdżamy. Pewne zwycięstwo, no przynajmniej nagle tak z dupy jednostek nie tracę. Okupujemy. Płynie sobie ewentualnie... O, ej, chciałem powiedzieć, że ewentualnie sobie zniszczymy, ale widzę...
że mamy tutaj fajny budynek. To się zobaczy jeszcze, jak z tym wyjdzie. Ewentualnie się zastanawiam, czy tych Norskmenów nie dałbym rady wypisować. Tak, zmiana osady, oddawam to Zatokę Lodu i to jest bardzo dobrze. Niestety paktu nieagresji od razu nie rzucimy. Zobaczymy na razie. Może jak będą iść dopiero wojskami na to, tak żeby po tą prowincję pokorzystać z niej jak najdłużej. No i tak, zbliżamy się do Festusa na spokojnie, na garnizonowym. Że jakby nas chciał zaatakować, to żeby miał problemy większe, bo to da nam większą obronę jednostek. No i podszedł. Zaatakował tą armię. Jak to będzie wyglądało? Skąd wsparcie? Chuj wie, skąd wsparcie przyjdzie. Dowodzenie dużą armią. Pomioty Nurgla. Dużo pomiotów Nurgla. Dużo bestii Nurgla. Jeszcze ten troll pierdolony. Ale on jednostkami... Ja jeszcze czterech bohaterów. Ja mam przejebane ogólnie. Ale spróbujmy. No przynajmniej spowolnię tym na tyle tego Festusa, żebym mógł ewentualnie dorobić nową armię i Karlem Francem przyjść z pomocą. No liczę, że tak ustawiłem jednostki. No, kurwa mać! Skąd ty masz to wsparcie przyjść? Ja pierdolę. Mogłem jedną armią po prostu podejść. Po cholerę mi ten generał z dupy. I pytanie. Minuta 17. 3 nagle. Och, fuck. 4.33. Oni są rozjebani przez te 4.33. Nie, fajnie. Możemy zaryzykować jedną rzecz. Ustawimy ich normalnie tak, jak powinni przyjść teoretycznie. Najpierw gdzieś tu niech będzie. Żeby z tej jednej strony mieli skałę, żeby było im łatwiej. Chociaż nie, bo tak trochę bardziej w bok, bo żeby mi przyjdą z tej strony. A niech będzie tak. Ich wystawimy rzeczywiście najbardziej wysuniętych. No i próbujmy. Skupić ich na sobie, żeby tamte jednostki przyszły. Trzeba by elektor się poświęci dzielnie. Chodźcie tutaj jeszcze. Może ta skała was troszkę wybroni. I te jednostki przyjdą i tam będzie główna bitwa. O, on czary już posyła jebany. Mamy beka, jakby zmisował. Nie zmisował. Ale ustawmy się plecami do tego. To nas nie, ogary nie zaatakują z tyłu. A teraz zaatakowały z tyłu. Zajebiście. Plus taki, że on tutaj z czarami spami w tym miejscu. Dlatego jest to czas, gdzie... O, jeszcze troszkę rozjebał sobie swoje ogary te chaosu. Dlatego dzięki temu troszkę many sobie zużyje. Z drugiej strony się pojawiły. W sumie w tej dolinie będzie się lepiej bronić. A ja muszę mieć zasięg strzelecki. Albo w kącie, kurwa, idziemy chyba do kąta. Zmiana planów, poustawiam ich troszkę inaczej, zaraz zobaczycie jak. Wiecie, że to się nie spierdoli kompletnie i da radę to jakoś ugrać. No oni są zajęci jeszcze obok tego kapitana, który... I chyba jeszcze chwilkę postoi, kilka sekund przynajmniej. O, tym mamy tylko jednego spela, zajebiście. I to jest pocisk przynajmniej. Nie, to jest właśnie pocisk, kurwa, to nie jest ten... To jest pocisk, że on musi go posłać? Czy to jest tak, to jest coś, co on musi posłać? Kurwa, on nie może po prostu z góry, to nie jest coś, co z góry poleci i tyle. Ja pierdzielę. O, oni ze spinę im wróciła. Taki plus. Ej, te wagony bardzo ładnie strzelają. Patrzcie, co oni napierdalają tej bestii Nurgla. To jest po bożemu, aż oni klepią ich. Kolejna zmiana ustawienia defensywy. Zobaczymy, czy to będzie miało jakąś rację bytu. Miejmy nadzieję, że tak. Ponieważ niestety muszkieterzy mieli beznadziejną pozycję. O, jak tutaj młodzież fajnie wycelował. Muszkieterzy mieli beznadziejną pozycję do strzału. Spróbujemy coś takiego. Nie wiem, czy oni będą mieli zasięg. Fuck. To jest problem ustawić tych muszkieterów. A, mają zasięg, nawet niezły. Ale to musimy mieć czarodzieja jeszcze bliżej podesłać, że te pociski pizgał. Kusznicy też mają jakiś zasięg, żeby ostrzeliwać.
Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Tutaj mamy łuczników, którzy mam nadzieję, że defensywnie dobrze sobie poradzą. Mamy też łuczników, którzy zaraz powinni mieć wroga w zasięgu. No, przez nasze jednostki poszło, ale chuj, trafione. Muszkieterzy, strzelać, napierdalać teraz, kurwysynów. Ci muszą defować. In the name of Sigmar, dokładnie. Dawaj tutaj jeszcze boosta. Tutaj próbujemy ich zaatakować. Tutaj oni strzelają. Ci też robią co mogą. Skupcie się na festusie, mordy moje. To będzie bardzo przydatne, niezbędne wręcz. Dobra, prawe skrzydło powinno być ugrane, na to liczę. Skupcie się na lewym, czy tam na centrum. A tutaj gorzej idzie akurat, nie ma co ukrywać. Chciałbym, że te drzewa się przebije tymi pociskami, no bo niestety z pela machujowego słabo się przebije tymi pociskami przez drzewa. No jak wspominałem, lewe skrzydło cienko. Złamane praktycznie. No udało się prawe dobrze wygrać. Kurna, ten Vestus mnie tutaj taktycznie rozjebał. Nienawidzę go, kurwa. Po chuj on jest w tej grze. Kto to wpadł na pomysł? Mamy dużo wkurwiających jednostek? Mamy. Zróbmy więcej. Czyli to był, kurwa, pomysł. Ty wystrzel chociaż te pociski, bo ty jesteś blokowany przez te. O, świetnie, teraz trafiło w ziemię. Jesteś blokowany przez ziomka, który cię puszuje non-stop. O, nam się tu Festus zjebał niestety. Nieładnie, Festus, nieładnie, mordo. Wam się skończyła ta amunicja, czy nie? Tak, skończyła niestety. A opuszczonych tutaj chyba mamy, oni są akurat nieźli. Tam nawet ambitnych czempionów, oni są bardzo problematyczni, to mało powiedziane. A ten czarodziej, pomimo otrzymanego w pierdolu sam, na solówę, jakiś tutaj wrogiem, to on leci jeszcze i robi robotę. Jakby udało się rzeczywiście dobrze ich tutaj, chodź tu im pomóc. Jakby odpierdol się od mojego czarodzieja, gościu. No, tutaj Olbrzym się skupił na naszych maszynach oblężniczych. Kurwa, coś tutaj się jeszcze dzieje, teoretycznie. To nie jest full stracona pozycja. Czy jest stracona na zasadzie, no nie odbijemy się od tego, nie ukrywajmy. Nie róbmy sobie aż takich złudzeń. Nie ma sensu nawet być takim optymistycznym. Ale jednak damage jeszcze da radę zrobić temu Festusowi. Najbardziej się obawiam tego, że jedyne co zrobimy, mu uszkodzimy jednostki. I mało co, tak na serio wyrżniemy w pień. I to niestety może być bardzo niemiłe. Rozczarowujące wręcz. Ten tutaj, weź zrób tak, skupcie wy się na walce z nim. Wy się ustawcie do walki. Do walki wręcz i wy strzelajcie w Festusa wtedy. To jest coś tam jeszcze do porobienia. Kurwa, teraz ten się rzucił na niego. Na solówę. Czy ich czarodziej się rzucił na solówę z naszym czarodziejem? No, przegrana sprawa, ale kurwa, nawet ich nie załatwicie! No ja pierdolę, ambitni czempioni, to jest to, kurna no. Dorwijcie ich. Jakby te wagony miały więcej amunicji, byłoby zajebiście. One są OP, widzę, i rzeczywiście chyba w nie sobie zainwestuję w końcu, koniec końców. No ale to dopiero z czasem. No bo będę potrzebować czasu na rekrutację oddziałów teraz. No i tak, to jest po bitwie. Dziękuję, do widzenia. Mam na myśli z tymi ludźmi, którzy dostali w pierdol. Oddziały przynajmniej się wycofają, częściowo. No, Gziomek stracił dużo jednostek. No ale to są jednostki grasantów pewnie, czy inne badziewia. Gdzie było ich liczno, nurglingi. No, ma cały czas bohaterów, pomioty chaosu, no nie wszystkie zostały zjedzone. Bestia też się liczy jako jedna. Olbrzym się liczy jako jeden, a ma kurna na tym trzecim poziomie. No gdybym mógł na terenie Middenheim rekrutować te moje jednostki elektorskie i tak dalej, czy specjalne, to jeszcze jakoś miałbym kilka jednostek więcej, może byłaby szansa. No ale no niestety nie wyszło. Łos, kurwa, biorę automat, bo tu poszli pod tego. Hergik i mi jeszcze... Hochland pomaga. Jest, zjedzony. Zjedzony, Festus. Tak, ja pierdolę, ale co, łomy. Jak on chujowo zaatakował. Ja pierdzielę. Ej, muszę lorda z nowego zrekrutować, co prawda.
Ale nie ma tego co złego, co by na dobre nie wyszło. Drugiego lorda też tam mi znikł. A nie mogę po prostu tej armii rozwiązać? Tam jest jedna jednostka w drugiej armii wtedy. Ale najwyraźniej mi nie pozwala. Słuchajcie, dziękuję wszystkim tutaj z was za służbę. Ale ja pozwolę sobie rozwiązać was wszystkich. Bo nieźle level opolowaliście, dokładnie to zrobiliście. No, level upik był fajny. Troszkę się rozwinęli i nie chcę też tracić po prostu idiotycznie jednostek. Co najwyżej mógłbym szczerze powiedziawszy wysłać ich po prostu na samobójczą bitwę. Większość armii się chwila moment potraci. A tak troszkę przynajmniej oszczędzę na pieniądzach na przyszłość. I rozwiązanie jest o wiele lepszym pomysłem w tym przypadku. A szkoda, że ta armia cała nie została zniszczona akurat, te 9 ludzi do końca. Ale jest Festus powstrzymany rozwój, niestety rozwój jego chorób nie zostanie na razie powstrzymany. No ale jego bohaterowie poginęli, to jest duży plus, nasi poprzeżywali i za jakiś czas wrócą po prostu do działania z powrotem. Karol. Myślę, że to bym właśnie tego Festusa ruszył, żeby się nim kompletnie zająć. Pizdu. Z obieży światem nie walczę jeszcze. Hiskalowie, ale oni mieli tutaj pełną armię i to jeszcze jest ich stolica prowincji. Nie mogą budować murów, co prawda, bo to są Norsemeni. Ale jednak. Zrobimy sobie taką drogę. I teraz troszkę widzę, co się u nich dzieje. Więc jak będą iść tutaj, bo chyba w jedną rundę nie dojdą. Rekrutują w tym momencie. Jedną rundę nie dojdą. To będziemy w stanie odsprzedać im prowincję. To jest mój cel. Mój plan. A Aldor w międzyczasie sobie palniemy na czwarty poziom budynku. No, z kolejnej armii... A, tutaj się zostać generał. Kolejnej armii na razie nas nie stać na zrobienie jej. Ale jeżeli jesteśmy troszkę... Powyjaśnialiśmy ich w okolicy, nie będę też się do tego pchać, żeby robić sobie kolejną armię w tym momencie. Zastanawiam się w ogóle, czemu Musilionem nie można grać. No kurde, taki milion potencjału na jakiś DLC-ek i tak dalej. Powiem wam, że... O, co już obronny, można z tymi walnąć. Żebyście mi jakieś głupie wojny nagle nie powciągali. Ale zastanawiam się na przykład... Był mod do jedynki, który pozwalał grać mniejszymi państwami, które nie były normalnie dostępne. Mogliśmy grać Kraka Drak, mogliśmy grać Musilionem właśnie, jakimiś chyba innymi krasnoludami jeszcze pomniejszymi i tym podobne. Też Estalio, pamiętam, i Tileo można było grać. No i Musilionie fajnie to zrobili na przykład, że jako Musiliona dali Kemlera wtedy, a wiecie, a w jedynce Kemler był po prostu nastakowany z innymi tutaj, z Gorstem oraz Manfredem w Wampirach. Natomiast na przykład w Kraka Drak był dostępny Białobrody, czyli Grombrindal. Gombadil, Bombadil, jak zwał, tak zwał. Gościu ma wiele imion ogólnie, przynajmniej nadanych przeze mnie. O, tutaj dorobili jakieś oddziały. A liczę, że w kolejnej turze będziemy w stanie je dotrzeć tam i je rozliczyć z życia. Czyli spuścić im w pierdol, tak ładnie powiedziane. No, Karla Franca, tutaj dopadła choroba. I tak, Sejwik Breivik. Oj. Czy Festus wrócił? Nie. Garnizon osady i te skurczybąki. Mamy muszkieterów. No nic, tutaj by wypadało mieć lepsze jednostki. Kurna, spróbujmy. Spróbujmy, niech mnie zaboli. O, bardzo dziwny teren wam powiem, ale liczę, że uda się te jednostki, co oni tutaj mają, od razu ścisnąć. Ustawimy sobie tak. Pistoleterów jak najbliżej. Mam tylko innych rajtarów. A, no musieliście gdzieś sobie wyparować w międzyczasie. Moździerze jak najbliżej. Jeszcze muszkieterów. Mamy troszkę tutaj bohaterów ogólnie. Ja sobie też dam grupę. Oni będą za muszkieterami. Wy za piechotą. Kawaleria niech będzie po prawej. Okej, okay. Rozpocznij bitwę. I pierwsze co robię. Pcham ich tutaj. Niech się zajmą bestią Nurgla bohaterem w drugiej kolejności. Też się, niech bohaterowie rzucą na bohatera ich.
I bym przyjął jakąś lepszą pozycję. Na przykład tutaj może. To będzie o wiele lepsze. Ciekawe, czy zdążę. Gościu jest po prostu lordem chaosu, nie jest czarodziejem. To bardzo dobra informacja. To bestie teraz na razie czyścimy, montujemy. Jednostki podchodzą. Wy się obracać, wystrzelajcie ile jesteście w stanie. Dobra, Karol, zajmij się bestią. Skup ją na sobie. Bestia wyjaśniona. Te wsparcie zaraz, jeszcze nie. Ej, a może się uda? Kurwa, dawać, będzie szansa. Będzie szansa na wyruchanie szympansa, he. A tak na serio, będzie szansa na to, żeby wyjaśnić ich i zacząć nową bitwę możliwe. Dawaj ty. Czy robić to? Gościa wystrzelajcie najpierw. A na pewno chce się gościa pozbyć całkowicie, a nie tylko uszkodzić. Montować go, kurwa! Jak się nie wyrobię, no to już chuj, będę się bić tutaj. Ej, no jest duża szansa, że się nie wyrobię po prostu. Tym jakimś cudem blokują widok. I oni praktycznie nie strzelają. Czemu wy nie strzelacie na przykład? Okej, zabity, zakończ bitwę, chuj! Zaryzykujmy. To może jest zła decyzja, ale to jest decyzja. Gościu wyjaśniony. O, jeden ziomek dostał level upa. Zawsze jakiś propsik. Tutaj się ci przyda chyba mistrz uników. Przy tym wrogu, co niedługo będziemy mieli. I możemy im zacząć oblegać prowincję. No i to możliwe jest plus, bo teraz oni do nas będą musieli albo wyjść, albo no dostaną koniec końców pierdol. Teraz by się przydał zanektowany Hochland. Żebym mógł tutaj dorobić lorda. Bo tak to ja nie mogę mu nic zrobić. Ani to, ani nic praktycznie. I musimy liczyć, że Karol Frankowski tam wygra tą solówę. No i wychodzą na nas. Zróbmy tą bitwę jako ostatnią w tym odcinku i zobaczmy, co z tego wyjdzie. No i teraz my mamy z górki. Plusik. Jeszcze jakbym się dobrze ustawił. Muszkieterami byłoby zajebiście. No dobra, spróbuję. O, kurwa, ile ich jest, matko boska, jakie oni są straszni. Ajajaj. Spróbuję zrobić co mogę, co jest z mojej siły w takim razie. Tak, wy macie dobry widok. Może być. Jeżeli wy się ustawicie tutaj i przyjmiecie ich jak najdłużej na klatę. Oni łapią. O, to już na mnie spele rzucają, widzę. Wy się przesuńcie na razie do przodu, przesunę się też piechotą. I przesunę się też strzelcami. Dobra, zaczynamy strzelanie w takim razie. Liczę przynajmniej w to. Zatrzymajcie ich tak długo jak możecie. Aj, chuj, ogary chaos tutaj się wjebały. Aj, to będzie chyba przegrana. Próbujmy ich lorda chaosu się wjebać. Może to coś podziała. Tu idź mu pomóc, mordo. Tutaj masz moc Sigmara, więc jeszcze sobie dowalicie. O, naszego czarodzieja napierdzielają, niestety. Całą magię zużyliśmy praktycznie w tym momencie. Całe wiatry magii. No, rydwany nas okrążają. Liczebnie nas niestety montują. To jest problem duży. No, Karolem Frankowskim mogę odpalić wszystko, co ma, ale to też wiele nie zrobi. Szczególnie, że on postanowił sobie wlecieć w powietrze, zamiast napierdalać się z lordem na solówę. Niestety, Karl Franz, muszę przyznać, no nie jest Archaon do walki wręcz. No nie robi tego, czego oczekiwałbym po Archaonie na przykład. No troszkę się trzymamy cały czas. Tragicznie nie jest. Co mam robić, robię na razie. Wycofajcie się, na razie kawaleria tutaj wszystko trzyma. Muszkieterzy strzelają, rydwany są ostrzeliwane. Czarodziejem rzucam co mogę. Żeby wspomóc tutaj oddziały. Dawać, szermierze, porobić tam tych lamerów. Dobra, Karol coś tam trzyma ten front sam. Własnoręcznie, kuźwa. Weź tu się odwróćcie i pomóżcie napierdalać, chociażby w tego... To bestię Nurgla. Dacie radę troszkę mu damage zrobić. Ajajaj, tu się nikt nie bije.
I to jest problem. A i ta bestia druga się akurat wjebała w tamtych, no zajebiście. Jakby udało się zajebać im dowódcę, jest jeszcze szansa do ugrania. Muszkieterzy coś się trzymają tutaj. To nie jedzie na długo, co prawda. Weź, no kurwa, nurkuj do niego. No, wyjebał swoich ogólnie. Nie trafił szarżu. Zajebiście, Karol. Zajebiście. No pizniesz go raz, starczy. Machnij, kurwa, tym galmarazem. Nie, tym, kurwa. No wlatuj tam. No gościu, spierdalać się przedzierasz przez to gówno. Dobra, poleciał za tym śmieciem. No machnij go raz tam. Kurwa, nie jest mały, ale machniesz. No i patrz. Patrz, co on zrobił. Nic nie zrobił właśnie. Kurwa, zatrzymał się i teraz se wleciał. I on nie trafi tym lądowaniem w niego. Przewrócił go. Dobra, zmiażdżył go już. Kurwa, podeptał. Wracaj tutaj na pole bitwy teraz. No kuźwa, to wygramy. Ja pierdolę, nie wierzę. No dyscyplina im właśnie jebła. Ty cokolwiek się trzymałeś na dyscyplinie, u nich pewnie jakieś może pomioty. Chodź tutaj. Chodź na szarże. Wojownicy chaosu z halabardami się trzymają. No ja pierdolę, dało radę. Nie wierzę. Possiblend, kuźwa. Gońcie chujów. Nie dawajcie im spierdolić. Wiem, że wiele ich już nie dogonię. Ale lepsze to chyba niż nic. No straciłem tamtego generała i... znaczy kapitana i arcykapłana. Ale zrobili swoją rolę. Wytrzymieli ile mieli wytrzymać. O, jak moja jednostka została wycięta w pień. Się domyślam, że gwardia Reichlandu, która została ostrzelana przez własnych muszkieterów. Się tego domyślam akurat. Ta im bohater spierdala, ale kip im po bohaterze. Dobra, skończmy to. A już dużo nam kawalerii też nie zostało. O, ja pierdolę. To była bitwa. Udało się. Udało. Festus. Nie, to tylko bitwa była. Wojna jeszcze nie wygrana. O, nieładnie. O, oni podeszli. To czas sprzedać tą zatokę lodu. Czeka mnie super przygoda. Dobra, fajnie, znam to, kuźwa. I teraz tak, czy uda się to sforsować? Miażdżąca porażka. Oblegać. Kapitan przeżył, tylko spierdolił. No dobra. Nie jest źle, nie jestem obrażony jakoś bardzo. I tak, tych skalów kończymy w takim razie. Chyba, że mogą się obrazić za to, że ja nie mam wystarczającej siły. Okej, okay, zmiana osady. Macie to zatokę loda. 2,5 koła, niech będzie. Jeszcze mi zapłacili. Mamy 12 kaw w zapasie. Tylko najbliższą osadę, żeby dotrzeć, mamy tu. No, równie dobrze z Aldorfu możemy przyjść, żeby tam próbować to zająć. No jak mówiłem, tamtą bitwą akurat sobie kończymy odcinek. Do zobaczenia już w kolejnym. Widzimy się następnym razem. Ogólnie mało jest eventów tych imperialnych, żebym sobie prestiż pozużywał. I ogólnie, żebym sobie na przykład jakieś tutaj, o, oddajcie im prowincję czy coś, ten deseń. Co jest troszkę Lipton, ale no widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie, cześć, pa.